Rozmowa dnia. Wybory samorządowe 2018. A skoro wybory samorządowe, to musi być kandydat i jest Andrzej Szejna, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Lewica Razem, kandydat na radnego w sejmiku województwa świętokrzyskiego. Witam bardzo serdecznie. Witam panią, witam państwa. To chyba trudny teren dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej, prawda? To województwo świętokrzyskie. Dzisiaj, przypomnijmy, rządzone przez Polskie Stronnictwo Ludowe, ale jednak postrzegane jako dość konserwatywne, bo w wyborach parlamentarnych głosujące w dużej części na partie prawicowe. No myślę, że wszystko zmieniało się w czasie i staramy się tą pozycję Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a teraz SLD Lewica Razem polepszyć. Ja tylko przypomnę, że to województwo świętokrzyskie kiedyś powstało dzięki inicjatywie SLD, klubu parlamentarnego SLD i wetu, które złożył pan prezydent Aleksander Kwaśniewski. Tak naprawdę SLD i pan prezydent dopisali do mapy Polski, oprócz tych 15, które zostały przegłosowane w Sejmie, dopisał jedno właśnie województwo świętokrzyskie, za co jesteśmy mu wdzięczni i w zeszłym tygodniu zresztą złożył wizytę w województwie świętokrzyskim, między innymi w mojej rodzinnej miejscowości Końskiej, gdzie był witany owacjami na stojąco, na co zasłużył, bo dzięki temu mamy region. Region w Polsce i region w Europie. No dobrze, ale Aleksander Kwaśniewski w wyborach nie kandyduje, a jaka jest państwa w takim razie główna propozycja dla województwa świętokrzyskiego? Tak, Aleksander Kwaśniewski nie kandyduje, ale będzie na przykład na naszej konwencji wyborczej. O konwencji za chwilę porozmawiamy. W niedzielę 14 października. No, nasza główna koncepcja oczywiście jest zawarta w programie. Każdy oczywiście region ma troszkę inną specyfikę. Tak, dlatego ja pytam o województwo świętokrzyskie. Ja może zacznę, bo mam tutaj ze sobą, właśnie przyniosłem program Silny Samorząd Demokratyczna Polska. Ogólnie rzecz biorąc, nasz program w kraju opiera się na 7, nazywamy to, szpicach programowych, takich jak po stronie dziecka, po stronie rodzica, zdrowie na miejscu, powietrze w normie, srebrna rewolucja, dobre mieszkanie w każdej gminie, przestrzeń, która nie kłamie, historia, która nie dzieli, decydujemy wspólnie. Natomiast oczywiście specyfika województwa świętokrzyskiego sprowadza się do troszkę bardziej przyziemnych nieraz, jeszcze bardziej przyziemnych problemów, bo nie jest to województwo, które pod obecnymi rządami PO i PSL-u odnosiłoby jakieś sukcesy. Ja jestem bardzo krytyczny, chociaż też nie powiem, żebym nie dostrzegał tego rozwoju, który odbył się dzięki na przykład wejściu Polski do Unii Europejskiej funduszom, ale mogłoby być lepiej. I największymi problemami to jest przede wszystkim odpływ młodych ludzi, którzy szukają swojego szczęścia i pracy poza i trzeba ich zatrzymać. Drugim z problemem... A w jaki sposób? No to jest wiele... Właśnie też między w tym programie krajowym znajdujemy pewne rozwiązania. No młodzi ludzie na początku szczególnie borykają się z takimi problemami jak praca przede wszystkim, potem wychowanie dziecka, więc bezpłatne przedszkola, żłobki, komunikacja. No i jeszcze na samym początku to oczywiście odpowiednia edukacja. To akurat jest zapewnione w województwie świętokrzyskim, ponieważ uczelnie są na wysokim poziomie. Choć znowu, sposób, w jaki samorząd wojewódzki mógłby zadbać o kadrę, o studentów, mógł być o niebo lepszy niż jest teraz. No i kwestią oczywiście bardzo ważną, to jest nie tylko dla ludzi młodych, ale przede wszystkim też dla starszych, to jest zdrowie. Ale zdrowie szeroko rozumiane, bo my tutaj widzimy nie tylko bezpłatne szczepienia, bezpłatne gabinety lekarskie w szkołach. Nie tylko chodzi tutaj o profilaktykę, ale i leczenie. Widzimy zadania związane z in vitro. To nas odróżnia od wszystkich chyba ugrupowań politycznych. In vitro powinno być finansowane przez gminy, przez samorządy, samorząd wojewódzki oczywiście również. Widzimy kwestie związane z bezpłatnymi profilaktycznymi badaniami dla ludzi starszych, aktywizacją ludzi starszych i tak zwanym przyciskiem, nazywamy to życia, gdzie dzisiaj przy erze nowoczesnych technologii to wystarczy komórka, to jest pewne uproszczenie myślowe, że człowiek starszy, gdyby się coś zdarzyło, może natychmiast zareagować, poprosić o pomoc, a tak nie jest, bo no, zadzwonić nawet to jest nieraz trudno w sytuacji wręcz skrajnej. I powiem tak, to województwo również zasługuje na lepszą infrastrukturę i zasługuje na lepsze wykorzystanie funduszy europejskich, bowiem te fundusze europejskie, choć zmieniły obraz województwa, to jednak patrząc na
w porównaniu z innymi regionami, to jednak nie jest to najlepszy wynik. Pan wspomniał o konwencji Sojuszu Lewicy Demokratycznej, która dosłownie za chwilę, bo jak pan wspomniał, w niedzielę. I wspomniał pan o tym, że Aleksander Kwaśniewski będzie, to ja powiem, że Leszek Miller nie będzie. Słyszał pan dlaczego? No tak, będzie, będzie Aleksander Kwaśniewski, będzie Włodzimierz Cimoszewicz, będzie Marek Pelka. Panie redaktor, zważywszy na to... Ale wie pan, dlaczego Leszka Millera nie będzie, czy nie? Znaczy, on powiedział, dlaczego nie będzie. Znaczy, ja nie, to, co powiedział, to powiedział. Ja no powiedział, to ja powiem, bo żeby wszyscy mieli świadomość, dlaczego. Może nie każdy to przeczytał. Leszek Miller uważa, że kandydat, wasz kandydat w Warszawie, Andrzej Rozenek, to zaprzeczenie wrażliwości lewicowej, że to jest człowiek, który przez 4 lata działał w ruchu Palikota i tam w żaden sposób tą wrażliwość lewicową się nie wykazał, a nawet wprost przeciwnie. I gdyby był pytany przez was o to, kogo w Warszawie należy wystawić, to by powiedział na pewno nie Rozenka. Powiem tak, zważywszy na dwie kwestie. Po pierwsze, byłem wiceministrem integracji europejskiej w rządzie Leszka Millera. Po drugie, pana premiera spotkała dosyć okrutna tragedia i sobie tego nie wyobrażam. Też mam syna. Więc jakby nie będę tutaj używał żadnych słów krytycznych. Powiem tylko, że Leszek Miller nie ma racji, nie przychodząc na konwencję i w krytykowaniu naszego kandydata, bo też kiedyś popełniał różne błędy jako polityk, ale ja go osobiście bardzo szanuję. Doceniam jego wkład w to, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Byłem w jego rządzie wiceministrem za to odpowiedzialnym. I mogę po prostu zrozumieć, że taką, a inną decyzję podjął. Szkoda. Może do niedzieli zmieni zdanie. A czy to nie jest tak, że kandydat, państwa kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Warszawie to był trochę kandydatem z łapanki? Nie, nie był z kandydatem z łapanki. Po pierwsze, my mamy wielu świetnych kandydatów, a przede wszystkim kandydatki, takie jak pani Monika Jaruzelska, jak pani poseł Szmajdzińska, jak Anna Żukowska, które jak Katarzyna Piekarska, i też fajnych takich jak Sebastian Wierzbicki, chociażby szef SLD. I ta kandydatura była rozpatrywana wcześniej, tylko pan Andrzej Rozenek nie chciał podjąć tej decyzji. Podjął ją później w sytuacji, kiedy doszło do pewnej niezręczności w wypowiedzi Andrzeja Celińskiego. Ale naprawdę potwierdzam i zapewniam, my od początku rozpatrywaliśmy kandydaturę Andrzeja Rozenka. No właśnie, miał być pan Celiński, później miała być pani Katarzyna Piekarska, bo takie też słuchy chodziły. Ale to każda partia boryka się z tym problemem wyboru kandydatów na burmistrzów, prezydentów, wójtów, bo stara się wybrać nie tylko najlepszego kandydata, ale najbardziej zdeterminowanego kandydata. I też kandydaci mają swoje plany. Na przykład pani Katarzyna Piekarska podjęła decyzję, że startować do sejmiku, co wyklucza kandydowanie na prezydenta Warszawy. Chciałam też pana poprosić o opinię, zabranie głosu w sprawie tej dyskusji, która się toczy od kilku dni. Dyskusji na temat Łodzi i pani Hanny Zdanowskiej. Pani Hanna Zdanowska jest kandydatką Koalicji Obywatelskiej. Prawo i Sprawiedliwość, chociażby pan minister Jacek Sasin mówi, że może kandydować, ale jeżeli zostanie wybrana, to nie może być prezydentem Łodzi, bo o tym mówi wprost ustawa regulująca kwestię tego, kto może być urzędnikiem samorządowym, a kto nie. A jaka jest opinia Sojuszu Lewicy Demokratycznej w tej sprawie? Znaczy, przede wszystkim ja mogę się wypowiedzieć jako prawnik, jako adwokat. Moim zdaniem po prostu mam do czynienia z kolizją norm prawnych i zawsze taka kolizja powinna być rozstrzygana również na korzyść konkretnej osoby. To nie może być tak, że ustawodawca wprowadził dwie ustawy, w których jednej jakby zabrania, a w drugiej ale pozwala. Kto powinien to rozstrzygnąć? Czy po prostu to powinno zostać rozstrzygnięte automatycznie na korzyść, rozumiem, w tym momencie pani Hanny Zdanowskiej, jeżeli by wygrała wybory? Czy też pana zdaniem mimo wszystko sąd powinien się do tej sprawy odnieść? Mimo wszystko uważam, że sąd powinien do tej sprawy się odnieść. Dlatego, że tak. Po pierwsze, pani Hanna Zdanowska na pewno może kandydować. Tak? Pytanie jest... No co do tego, to nikt nie ma wątpliwości. Tak, no to... Ale między innymi pan minister Jacek Sasin mówił właśnie o tym, że o tym, czy będzie mogła pełnić, ewentualnie, jeżeli zostanie wybrana, funkcję prezydenta, powinien zdecydować sąd, bo w jej przypadku to jest kwestia bardzo dyskusyjna. Tak. Jemu się nawet wydaje, że nie powinna być Pan Jacek Sasin w tym zapale wyborczym
ja takim, jakie robi Prawo i Sprawiedliwość na koalicję, która jest w Łodzi, bo tam też jest i Sojusz Lewicy Demokratycznej, chociaż startujemy do miasta pod własnym szydłem SLD Lewica Razem pod przywództwem Tomasza Treli, wiceprezydenta, zapomina, że sąd pojawia się w tej sytuacji, gdyby pan, czy pani, bo już nie pamiętam, jakiej płci jest wojewoda w Łodzi, podjął decyzję o wygaszeniu mandatu. Jeżeli wygasiłby mandat pani prezydent Zdanowskiej po wyborze, to wtedy jest kwestia sądu. Jeżeli nie, no to... Ale czy pana zdaniem taka procedura powinna być, powinna zostać zastosowana, żeby nie było żadnych wątpliwości, żeby nikt nie podważał prawa pani Zdanowskiej, jeżeli wygra wybory, do tego, żeby prezydentem być, żeby być może po prostu mieszkańcy Łodzi mieli takie poczucie, że wszystko jest lega artis. Ja myślę, że my przede wszystkim najważniejszy jest głos mieszkańców Łodzi, tak? Bo oni, jak o tym się tak dużo mówi, mają pełną jasność. Jaka jest sytuacja prawna? Wiedzą, że pani prezydent została skazana prawomocnym wyrokiem na karę grzywny. Jeżeli ją wybiorą, to znaczy, że chcą mieć takiego prezydenta z tym jakby nieznacznym, bym powiedziałbym, obciążeniem. A jeżeli nie wybiorą, no to sprawa będzie jasna. Ja myślę, dlatego Prawo i Sprawiedliwość czeka, bo jeżeli pani Zdanowska zostanie wybrana, to wtedy ja bym bardziej jednak rekomendował Prawu i Sprawiedliwości pewną konsekwencję. To znaczy rekomendowałbym wyczyszczenie sytuacji prawnej, żeby nie było tych norm, które stoją sobą w kolizji. Dlaczego tego nie robi? No potrafi przeprowadzić nieraz ustawy w ciągu 24 godzin. No to niech zrobi tak, aby nie było sytuacji, jak w panią Zano. To już dawno powinno być zrobione, że albo można, albo i nie można. I stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Pan Andrzej Szejna, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Lewica Razem, kandydat na radnego w Sejmiku Świętokrzyskim. I tu jest Okręg Końskie, Starachowice, Skarżysko. Dziękuję bardzo. Wybory samorządowe 2018. Była to rozmowa dnia.